Chodca. Jeśli nie chciałbym być teraz, od razu wiedziałem, że będą... Mam listę od Jana. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Trzymaj się. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa! Proszę, weź te 3 porcje! To się już więcej nie powtórzy. Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. Pogadajmy lepiej. Chcę z tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. Ale nie chciałbym być. Dobra. Zaczynajmy. Niech wygra najlepszy. Nie chciałbym. Zapewne masz rację. Jeszcze pożałujesz! Walczyłem z Kirgo. I pokonałeś go. Całkiem nieźle jak na takiego żółtodzioba. Jestem pod wrażeniem. Thank you.
Tylko zachowaj to... Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Przekazałem listę Diego. Świetnie. Rozmieściłem paru ludzi na drodze do starej kopalni. Strażnicy Torusa pewnie już gryzą siebie. Napadliście już na konwój? A gdzie moja dola? Pogadaj z Gornem. On coś ci da. Znam Gorna, ale on nie należy do waszej bandy. Jest najemnikiem, pracuje dla magów. Zgadza się. To on też maczał w tym palce? Czasem lepiej jest nie wiedzieć za dużo. Idź do niego po swoją nagrodę. Uważać na to, co mówisz przy obcych. Chcę się nauczyć czegoś nowego. Mam już dość tej handlaniny. Musisz uważać na to, co znajdziesz w obcych. Jeśli myślisz, że... Nigdy się nie nauczył. Jak to możliwe, że wziąłeś udział w jednym z napadów zorganizowanych przez tę bandę? A kto twierdzi, że wziąłem? Skąd mógłbyś wziąć taką ilość towaru, gdybyś nie uczestniczył w napadzie? Naprawdę myślisz, że taką ilość towaru można zabrać po jednym głupim napadzie? To znaczy, że uczestniczysz w nich regularnie? Nawet gdyby tak było, nie mógłbym ci o tym powiedzieć. Li dałby mi zdrowo popalić. Rozumiem. Do zobaczenia! Myślałem, że to się skończyło już dawno te... Tak długo, jak mnie to nie dotyczy.
Miło cię widzieć, przyjacielu. No i jak tam z twoim wsparciem finansowym? Wciąż zalegasz z 10 bryłkami rudy. Jeśli myślisz, że historia musi być jedna... Proszę, czym jest 10 bryłek rudy wobec prawdziwej przyjaźni? Czytasz w moich myślach. Do zobaczenia. Zawsze to samo. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale. Chodź za mną. Samo. Jeśli myślisz, że...
Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę Balnamiba. Znajdziesz go na placu, tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. Co słychać w obozie? Wszystko w porządku. Możesz śmiało wejść do środka. Jeśli myśli... Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal-Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż... Ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauk u guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej 2 lata. Chciałbym zostać członkiem bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Korkalom. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Baal-Namib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa. Dopiero wtedy guru wyślą cię do Korkaloma. Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Pokaż mi, jak dojść do laboratorium alchemicznego. Chodź za mną. Zapewne ma... Tak długo, jak...
To się już więcej nie powtórzy. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Cześć, nie jesteś z tego obozu, prawda? Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Znam Dustego. Zamieniliśmy kiedyś kilka słów. Gdybyś go jeszcze kiedyś spotkał, powiedz mu, że głupio zrobił, nie idąc ze mną. Życie w bractwie jest 100 razy lepsze od ciągłego użerania się ze strażnikami ze starego obozu. Nie omieszkam mu tego powtórzyć. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. To się już więcej nie powtórzy. Zawsze to samo. Myślałem, że to się skończyło i zawsze tym inaczej. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. W tej historii musi być jednak w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Na górze tej drabiny znajdziesz laboratorium alchemiczne Korkaloma. Tu na dole rezyduje Fortuno, handlarz zielem. Zaczekam na ciebie tutaj. Tylko nie marudź zbyt długo, bo wrócę do Baal Namiba. Chodź bliżej! Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar! Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Czego chcesz? W dzisiejszych czasach na nikim. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd Baalów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Czego chcesz? Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Do zobaczenia. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. Nie było znać. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Baalem, jednym z guru. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Myślałem, że to... Na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Korkaloma w jego laboratorium.
Jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie. Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną? Zatem masz swoją dzienną rację. Jeśli mi ją oddasz, dobijemy targ. Przemyślę to sobie. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Baal Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz dwa dostaniesz się do bractwa. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Jak mogę opanować magię śniącego? Balkadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Może inny guru będzie mógł ci pomóc. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Od razu wiedziałem, że będę pomógł. Kiedyś takie sprawy. Jeśli myślisz, że... Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej.